Partnerem programu jest Mostostal Puławy, spółka akcyjna. Partnerem programu jest firma budowlana EDACH. Dzień dobry Państwu, z małym poślizgiem, to już taka nasza tradycja. Mam przyjemność powitać Państwa na 21. edycji konkursu Gali Kryształowej Cegły 2021. Za chwilę będą te oficjalne powitania, dlatego że bardzo cieszymy się z dzisiejszego spotkania. Biorąc pod uwagę okoliczności, jakie towarzyszą temu naszemu życiu w naszym kraju, ale też w krajach ościennych. Udało się ten konkurs zorganizować, bardzo z tego powodu się cieszymy. Cieszymy się także, że dotarliście Państwo na dzisiejszy finał. A ten początek umilą nam znakomici lubelscy artyści, Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków. Koncert najpiękniejsze i najbardziej znane przeboje muzyki. Wystąpią Mariola Zagojska sopran, Magdalena Maciąg skrzypce, Agnieszka Szulc-Brzyska fortepian. Mam nadzieję, że wprowadzą nas w ten uroczysty charakter dzisiejszego wieczoru. Bardzo proszę. Pod sport również powstała idea budowy tej nowej hali, ponieważ starsza, która istniała od lat 70., ona już nie spełniała funkcji i zapotrzebowania społecznego. Chodzi o ilość krzesełek. Powiedzmy sobie i jakość też pod przekazy telewizyjne. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, mogąc się pochwalić tym obiektem. Tak naprawdę my jako Mostostal jesteśmy świetnymi rzemieślnikami, ale ten kwiat, który widać, prawda, ta cała hala, ona jest widoczna. Ale ogromne słowa uznania należą się też projektantom, którzy zaprojektowali wspaniałą formę, lekką, a jednocześnie bardzo spektakularną. Biel plus piękna przeszklona frontowa ściana, no to stanowi, mówię, super kontrast, zwłaszcza jak słońce świeci. A słońce świeci dla tej branży, tym bardziej im więcej takich obiektów. To jest zaszczyt móc coś takiego zrealizować. Powiem, że budownictwo rekreacyjno-sportowe to jest w sumie niewielka działka. Oczywiście w generalnym wykonawstwie my wykonujemy dużo odpowiedzialnych zadań. Nie zdradzając szczegółów, będziemy realizować teraz w Świdniku dosyć fajną nową inwestycję, czyli budowę fabryki autobusów wodorowych. Także jest to też pewne nowum na mapie Polski. No i też zamierzamy to zrealizować z równie dobrym skutkiem, zarówno technicznym, jak i ekonomicznym, co się stało w przypadku hali puławskiej. I życzę powodzenia w tej również realizacji. Serdecznie i oby dziękuję. Była kolejna cegła. Serdecznie dziękuję. Budować solidnie w porozumieniu z projektantami, z inwestorem, tak żeby wszystkie strony były zadowolone. Musimy pamiętać o funkcji obiektu, o tym, żeby spełniał on również walory estetyczne. Nie możemy zapominać, że będą z tego obiektu korzystali zwykli ludzie, którzy muszą być z tego zadowoleni przez wiele, wiele lat. Solidność to podstawa prac naszej firmy. Kameralny Sławin, jest to inwestycja wieloetapowa, budynki mieszkalne. Wykonaliśmy w tej chwili już 7 bloków i oddajemy kolejne 2. W kolejnym etapie mamy jeszcze 3 bloki, więc pracujemy cały czas, żeby wszyscy byli nasi współpracownicy, inwestor, architekci i mieszkańcy, którzy wykupili mieszkania, byli zadowoleni. Jesteśmy firmą, która zajmuje się i budownictwem kubaturowym, budownictwem
mieszkaniowym, użyteczności publicznej, remontami. A od niedawna również prowadzimy własne inwestycje. Jesteśmy deweloperem, budujemy własne budynki i chcemy właśnie w tym kierunku się rozwijać. Oczywiście nie porzucamy dotychczasowej naszej niszy budowlanej, gdzie realizowaliśmy wiele zadań dla inwestorów publicznych i prywatnych na terenie Lublina, województwa lubelskiego i okolic. Partnerem programu był Mostostal Puławy, spółka akcyjna, laureat konkursu o kryształową cegłę. Partnerem programu była firma budowlana EDACH, laureat konkursu o kryształową cegłę.